Cześć, z tej strony Uja, witam wszystkich serdecznie w Armored Warfare. Poradnik dotyczący dowódców, część druga, zaczynamy od Maximiliana Kniga. No i tak, co ten pan ma na dzień dobry? Reputacja zdobywana w bitwach zwiększona o 12,5%, on był wcześniej właśnie od szkolenia, więc zostało mu tu. I teraz tak, no wiadomo, reputacja rzecz ważna, więc taki szkoleniowy dowódca, dzięki któremu szybciej będą wszystkie pojazdy nam się ekspić. I zobaczmy, co dalej tutaj mamy. Obrażenia poprzez taranowanie, to jest takie sobie, czasem się przydaje, czasem nie. Prędkość naprawy zwiększona o 15%, no to jest akurat bardzo dobre. A tutaj dalej mamy tą prędkość naprawy. O kolejne 5. Można sobie to troszkę tutaj skombić. Tutaj mamy przyspieszony obrót kadłuba, tutaj również. Maksymalna prędkość pojazdu zwiększona 1,3. Całkiem. Prawdopodobieństwo pożaru no, 25%. I maksymalna prędkość pojazdu zwiększona o 3,8. Całkiem ładne rzeczy tutaj mamy. Można dosyć szybko się poruszać. Szybkość celowania i szybkość celowania. Okej. Okay. Głośność PPK poprawiona 6,5. Co to kurczę jest? Co nam robi głośność? Ktoś wie? Jak ktoś wie, niech napisze, bo to jest dla mnie ciekawe tłumaczenie. Nie wszystkie tutaj są poprawne. Dobra, ale jeśli chodzi tutaj o start, zaraz zobaczmy, który będzie ciekawy. Tutaj wszystko, no, jeśli chodzi o załogę, to bym darował sobie. Tutaj są fajniejsze rzeczy. Te 5 perków dobrze by było wziąć. Taranowanie też nie. No bardziej bym się tutaj chyba skupił jednak na tej stronie. Czyli zacząłbym od tego, co nie wiem, co daje, i później szedł sobie tutaj w górę i w dół brał te rzeczy, i byśmy mieli wtedy tego, tutaj jest 5, tu 5, 13. I co by nam tu jeszcze zostało? Tak naprawdę moglibyśmy już wziąć może to i to, chociaż nie tak prosto będzie. Na pewno silniczek, jeszcze może tutaj. O tak, tak by to było. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jest wzięte. I tak bym go zbudował. I może niech tak już będzie robiony. Chodźmy, proszę pana. Moki. Moki. Okay. I mamy tego jegomościa zrobionego. To jest tak jak mówię, głównie będziemy go używać do szkolenia, więc dosyć fajnie go mieć. Okej, okay, tego pana mieliśmy. Nie wiem, czy tego pana mieliśmy. Zaraz sprawdzimy. Tak, mieliśmy. Jakoś mi się tutaj układają tak, jakbym chciał. Tego pana nie było. To lecimy. Drugi dowódca, Rashid. Zobaczmy, jak on tutaj wygląda i co ma na dzień dobry. Współczynnik kamuflażu przy strzelaniu ulepszony o... Już widzimy, że na dzień dobry mamy super dowódcę pod wszystkie pojazdy zwiadu, niszczyciele. Na dzień dobry, świetna umiejętność dla nich. I teraz zobaczmy, w którą stronę warto iść. Prędkość przeładowania zasłony dymnej, więc kolejna super sprawa właśnie na pojazdów, których w ogóle... bycie zależy od tego, czy je widać, czy nie, więc szybsze przeładowanie dymu jak najbardziej jest tutaj mega istotne. Czas przeładowania SOA, również bardzo ważna sprawa. Zawsze jakieś rakietki możemy przechwycić. Prędkość przeładowania pocisku przeciw... matko, PPK, to są rakiety, tak? Tak jest. I tutaj mamy kolejne przeładowanie zasłon. Przyspieszenie na bezdrożach. I współczynnik kamuflażu, no to na pewno warto wziąć, aż o 11%,
współczynnik kamuflażu listowia zwiększony, czyli jak stoimy gdzieś tam w krzaczkach, to mamy lepiej. A co tutaj mamy? Też współczynnik kamuflażu, więc tutaj cały dół jest niezwykle dla nas istotny. Zobaczmy, co mamy tutaj. Prędkość amunicji mało istotna. Tu jest znowu ta głośność. Prędkość naprawy, spoko, obrotu. Obrożenia modułów, no to jest bardzo fajne. Prędkość przeładowania, załoga, punkty karne, znowu prędkość przeładowania i tutaj znowu załoga, więc to na razie nas nie interesuje. Punkty karne załogi przy ranionym działonowym, punkty karne przy kierowcy i głośność PPK. Dobra, ile my tutaj mamy? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jeszcze nam zostanie 6 punktów do wydania. Szkoda, że nie można w górę ładnie przeskoczyć. No ale cóż. Tutaj mamy samą załogę. 6 punktów, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak byśmy mogli zrobić. O, załoga wroga zwiększona o 18, 8. Tutaj jest chyba więcej fajnych rzeczy. Tak, lepiej w tą stronę. A tutaj mamy kolejne 6, czyli cały dół można by zrobić i w tą stronę i mamy wtedy całkiem ładnego jegomościa. Oczywiście wydaje mi się, że najlepiej tutaj zaczynać od tej strony. Jeszcze bym brał tutaj, chociaż chwilę. Tak, tutaj czas przeładowania, prędkość i listowie, nie, w tą stronę. Okej. I tak to tutaj wygląda. No, kolejny dobry dowódca właśnie dla takiej drobnicy, niszczarek, wozów bojowych, tego typu zabawek, więc dobrze, że jest drugi do wyboru, poza Sabriną. Dobra, Koenig, Yuan, pokaż nosie ty. Okej, okay, co ten waś daje? Prędkość przeładowania zwiększona o 2,66, jeśli w promieniu 50 metrów znajduje się wróg. No, jak jesteśmy cały czas gdzieś tam na froncie, to na pewno nam się to jakoś sprawdzi. Co on tutaj jeszcze ma? Na dzień dobry, on ma... Start ma tutaj. O, więc zupełnie inaczej. Zasięg widzenia zwiększono 24%, jeśli w odległości 25 metrów nie ma sojuszników. No, na dzień dobry coś takiego, to już jest od razu znowu kolejny spotter. Oczywiście trzeba jeździć samemu. Zobaczmy co dalej. No tutaj cały czas te załoga. Załoga nas mało interesuje. Współczynnik kamuflażu. To nas interesuje bardzo. Obrażenia poprzez taranowanie wcale. Celność podczas jazdy jak najbardziej nas interesuje, więc tutaj te dwa byśmy wzięli. Co tutaj możemy? Obrażenia poprzez znowu te taranowanie. Prędkość obrotu jak najbardziej. Punkty życia gąsienic i kół przy wszystkich pojazdach kołowych. No, coś niezwykle ważnego, żeby to się toczyło, a nie przestawało toczyć, jak nagle dostaniemy strzała. I zasięg podświetlania też super, super. No tutaj trzeba będzie zastosować jakieś hocki-klocki, żeby sobie fajnie wszystko podblokowywać, bo to jest dowódca, który jest niezwykle, niezwykle interesujący. Można go robić albo pod spotera. Teraz zobaczmy, jakbyśmy tutaj poszli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wzięlibyśmy to jeszcze. 11... 12, 13. Jeszcze dwa byśmy gdzieś mogli wziąć. Co to jest? Obrażenia modułów. No też niezłe. Więc tu można by było jeszcze wziąć te dwa. By było 15. Bo to na pewno bym omijał. Tak jak mówię, mamy dużą apteczkę, to załatwi sprawę. Tu też jest trochę kuszących spraw, ale ta droga chyba, którą nakreśliłem, wydaje mi się, że jest najciekawsza. Więc ja sobie od razu nią odpalę. Ładnie to wygląda. Oczywiście to też byśmy mogli wziąć jak najbardziej. Zamiast czegoś tutaj. No, mamy 5
i teraz by było 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i byłby koniec. O, nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. Kolejny naprawdę całkiem ciekawy dowódca i już jest trzeci, który będzie się całkiem nieźle sprawować, jeśli chodzi o zwiadowców. No i teraz porównanie, który będzie lepszy, to już też pewnie będzie zależało od tego, jak gramy, czy zależy nam na takim spotowaniu aktywnym, czyli że cały czas poprzez przemieszczanie się gdzieś zasuwamy, czy spotujemy gdzieś na jakiejś pozycji, tak zwana kampa, ale mamy świetny zasięg, jak tylko coś podjeżdża, to oni nas nie widzą, my łupiemy. Więc tutaj pewnie będą dowódcy, którzy się lepiej w jednym bądź w drugim będą specjalizować. Dobrze, zostało nam jeszcze ma dwóch dowódców. O kim? Co ten jegomość ma? On tutaj startuje. Zasięg podświetlania zwiększono 30 metrów. Znowu kolejny, to już czwarty spotter. Jakich tutaj nagle dużo się zrobiło. Coś takiego. Zobaczmy, co on ma. Znowu tutaj jest współczynnik kamuflażu. Ci są bardziej nastawieni, na przykład ten, na to, żeby sami żebyśmy nie byli widoczni, a też podświetlają bardzo ładnie, bo tutaj 15, 5, 5, naprawdę sporo i aż 4 drzewka. Super sprawa. Szansa na bardzo precyzyjne strzelanie zwiększona o 15% przy 25 redukcji w okręgu celowania. No kurczę, naprawdę niezłe cacka. Tutaj cała góra bardzo interesująca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Więc tak już by poszło. Później 13, 14, 15. A tu też są współczynniki kamuflażu. I też te cacko. I tutaj mamy przyspieszony. Widzicie, dół bardziej się opłaca dla pojazdów, które więcej zasuwają i robią taki spot bardziej aktywny. Tutaj mamy wszystko pod to. A góra, takie, które właśnie stoją troszkę w kampie i z kampy strzelają, więc można zrobić albo do dołu na takiego, bo tutaj Hirosa, albo właśnie w góry. No w górę. Tutaj jeszcze mamy jakby szybciej, co tutaj jest wokół. Jeśli chodzi o boki, to obrażenia dla modułów jedynie są bardzo fajne. Obrażenia załogi wroga zwiększono. No te dwa też są spoko. Jak najbardziej do wzięcia. Kolejny ciekawy bohater, który daje dużo możliwości. Jeśli chcecie zrobić kogoś jeszcze do męczenia, to też by był niczego sobie. A tutaj mamy 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu można by było zrobić przeskok na 12, 13. Byśmy mieli te dwie fajne rzeczy. No i 14, 15, żeby kółka nie padały. Też dosyć ciekawie, myślę, żeby się to wtedy prezentowało. Dobra, ja będę robił w ten sposób. No i myślę, że tak będzie. Niczego sobie. Może chwila, może najpierw tą stronę. Muszę sobie odblokować później to. No, Hirosów naprawdę nieźle tutaj zrobiono. Nie wiem, czy wiecie, ale w tej grze zwiat ma naprawdę olbrzymie znaczenie. I tutaj, co by nie mówić, zaraz Freya już mieliśmy. Co by nie mówić, to zwiadowców trzeba mieć dobrych. Co ma Antony? Prędkość naprawy zwiększona o 31. No to jest koleś, który do wszystkich czołgów już jak na dzień dobry widzę będzie jak tralala. Startujemy tutaj. Co mamy? Redukcja zdobyta w bitwach zwiększona, zdobywana reputacja. No to zawsze coś. Znowu działko, kółko. Co tutaj mamy? Maksymalna prędkość, żeby być całkiem zwrotnym. Przyspieszanie. Szybkość celowania jak najbardziej. A tutaj kolejny do szkolenia całkiem. Szansa na precyzyjne strzelanie zwiększona o 15.
ten koleś jest, kurczę, jak widać, zrobiony pod ruchliwość pojazdów. Całkiem sporo tego ma. Przyspieszenie kadłuba, obrót, są aż 3. Później tutaj mamy prędkość obrotu wieży, 2. I tutaj trzeci. I tu jest jeszcze czwarty, prędkość obrotu kadłuba, więc naprawdę, jeśli jesteśmy w jakimś czołgu, to on będzie się bardzo ładnie obracał. Jeśli byśmy byli na przykład w lajcie, to możemy z niego stworzyć naprawdę niezłego potwora, na przykład przy użyciu tego dowódcy. Trochę się może oświecę, bo może mnie być słabo widać, tak patrzę. Prędkość przeładowania zwiększona o 3%, ale przy 50% punktów żywotności. I teraz pozostaje jedynie pytanie, czy iść tutaj w dół, ile tu będziemy mieli? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I co z bokami? No i naprawdę tutaj zrobienie tego gościa jakoś ciekawie nie jest takie proste. Nie jest takie proste. Tak samo tutaj mamy obrażenia. Parametry załogi na przykład, to też jest fajna sprawa. Można by było się skupić na przykład nad zrobieniem tutaj tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Zostawilibyśmy wszystko to, co jest tutaj. Mieli wszystko, co jest po bokach. Parametry załogi zwiększone, to jest super sprawa. Obrażenia załogi wroga, też niezła sprawa. Trochę prędkości zrobione mamy, działko. No to by wyglądało całkiem ciekawie, tak mi się wydaje tutaj. Mielibyśmy jeszcze szybkość celowania o 7,5%, to jest bardzo dużo. Dosyć ładnie to wygląda. 5, 10, tutaj 15, no i tak by to wyszło. Coś takiego. Ja będę pewnie coś takiego robił. No staram się tutaj jakiś taki znaleźć balans między tym wszystkim, bo naprawdę jest w czym wybierać. Często to jest tak porozmieszczane, że jasny gwint. No i cóż, tak to wygląda, moi drodzy. Nie mam chyba jednego bohatera, ale będę omawiać jeszcze w osobnym filmie tego nowego bohatera, którego dowódcę, którego będziemy dostawać już niebawem. Zobaczymy, jak się będzie spisywał, właściwie spisywała, bo to kobieta, i nagram o niej może osobno tutaj jakiś materiał. No a póki co to tyle, jeśli chodzi o dowódców. Wydaje mi się, że nie mam jeszcze jednego, może dwóch gdzieś mi umknęli. Jeśli ktoś ich ma, możecie napisać, jak się nazywają i po co się ich robi, do jakich pojazdów się nadają, jakie mają ciekawe umiejętności, zawsze to jest jakaś pomoc. No i jak można ich było zdobyć i czy można ich dalej zdobyć. No i tyle, jeśli chodzi o dowódców, moi drodzy. Pamiętajcie jeszcze, żeby oczywiście wybierać sobie umiejętności na załodze. Są teraz tylko dwie. Ja najczęściej biorę szybkostrzelność, obrażenia dla modułów i tutaj szybkość celowania, jedna i druga. A tutaj celność podczas jazdy i przyspieszenie na bezdrożach. To jest taki komplet, który biorę wszędzie. Wydaje mi się on najlepszy i najciekawszy, ale oczywiście każdy może mieć odrębne zdanie, patrz inne. No i cóż, moi drodzy, tak u mnie wygląda dowództwo. Mam nadzieję, że trochę wam pomogłem. Jeśli nie, bardzo mi przykro, a jak tak, cieszę się. No i cóż, moi drodzy, do zobaczenia w bitewkach, trzymajcie się i udanych gier. Hej!